сердце нурвалася розмова, благословилам, проклиналам духольде кунст. Więc так, без слова. Pięknie podziękujemy Ewie Demarczyk, panie i panowie. I z nami zapowiadani goście, Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce. Pani dyrektor Bożena Lewen oraz Dominik Wołącewicz. Witam serdecznie państwa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Stara tradycja, rok założenia to 42. Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce. Proszę powiedzieć, na przestrzeni lat, jak to wyglądało od samego początku, historycznie, no i oczywiście przejdziemy jakoś płynnie do teraźniejszości. Rzeczywiście, 42 rok to były początki w zupełnie innym świecie. Grupa polskich naukowców, poetów, artystów, którzy znaleźli się tu po tej stronie, szukali domu, miejsca, gdzie mogliby się zbierać, rozmawiać, dzielić twórczością. To były czasy, kiedy telefony nie były dostępne, nie było łatwiej możliwości komunikacji i szukali po prostu miejsca i zaczęli przy pomocy polskiego rządu na emigracji w Londynie założyli instytut jako takie miejsce, gdzie wszyscy Polacy po tej stronie, którzy mają zainteresowania nauką, sztuką, mogliby znaleźć drugi dom, mogliby odwiedzić. I to działało na tych warunkach, nadal działa. Misją jest nadal promocja nauki, sztuki polskiej po tej stronie, ale jak realia zaczęły się zmieniać, to i zmieniły się formy i wyzwania dla nas. Historycznie do momentu, dopóki kontakty z Polską były utrudnione, byliśmy takim miejscem, które były, no, było w pewnym stopniu azylem dla Polaków. Po otwarciu granic, zmianach technologicznych i łatwej komunikacji, tak jak wszystkie organizacje, mamy zupełnie inne wyzwanie. Już w tej chwili rozmowa o Polsce może się odbywać wszędzie. Jesteśmy osiągalni, komunikujemy się, mamy dostęp do książek, telewizji i wszystkich innych możliwości porozumiewania się. A jednak mimo wszystko nadal pojawia się duża grupa Polaków zainteresowanych miejscem, w którym można się spotkać, wysłuchać wykładu, pójść na konferencję, poczytać o Polsce. Chociaż bardzo zmieniła się grupa, która jest członem takim w zarządzie. To nie są już Polacy urodzeni w Polsce, mało jest nas. W większości to jest druga, trzecia generacja Polaków, a często są to naukowcy, którzy nie mają korzeni rodzinnych w Polsce, ale ich zainteresowania naukowe wstawiły je właśnie w sprawy polskie i dołączają do nas i wspólnie działamy, próbujemy promować naukę i sztukę po tej stronie. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Proszę powiedzieć mi, czym możecie się państwo poszczycić, oprócz tak długiej historii, ale aktualnie od lat 80. nastąpiła zmiana siedziby, tak? W 86 roku przenieśliśmy się do budynku niedaleko konsulatu w Nowym Jorku na 30 ulicy. Jest to budynek, w którym odbywają się nasze wykłady, spotkania otwarte, który jest pełny polskiej nauki, sztuki odziedziczonej, który ma bardzo bogatą kolekcję biblioteczną, archiwalną. Dominik jest osobą, która jest ekspertem od naszych archiwów, przyjeżdża do nas już od bardzo długiego okresu, wspomaga nas swoją ekspertyzą w archiwach. Także nadal jesteśmy na Manhattanie, przenieśliśmy się po prostu do budynku, który od lat jest naszym domem. Rozumiem. Proszę powiedzieć, jakimi zbiorami możecie się poszczycić obecnie? Co znajduje się w waszym polskim domu? Dominik, ty jesteś ekspertem. Możesz opisać niektóre perełki? Dokładnie, jak najbardziej. Trochę jeszcze wrócę może do tej historii. Bardzo proszę. Faktycznie jest to 78 lat już w tym momencie, czyli za dwa lata piękny
jubileusz tych 80 lat aż działalności. Tutaj wspomniała pani dyrektor i pan redaktor o tym budynku. Tutaj jest może o tyle ciekawa historia związana z przenosinami, którą można trochę może porównać, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, do tych losów Polonii, które są często takie, że właśnie gdzieś trzeba zmieniać tą swoją siedzibę. Tych lokalizacji było co najmniej 5 tak naprawdę. O, proszę. Ciekawostka jest taka, że wszystkie były na Manhattanie i wszystkie nawet były po wschodniej stronie tego Manhattanu. Ale faktycznie od 86 roku jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Natomiast wcześniej może wspomnę tylko o tym, że Fundacja Alfreda Jurzykowskiego, to jest taka ciekawostka, Alfred Jurzykowski to była osoba związana jak najbardziej z Instytutem, można spokojnie nazwać go takim naszym prominentnym członkiem, przyjacielem i filantropem przede wszystkim. To był biznesmen, który po wojnie w Brazylii dorobił się na handlu kawą, próbował też swoich sił w motoryzacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szczęśliwie dla Instytutu w momencie takim bardzo trudnym zakupił budynek na 66 ulicy, w którym Instytut mógł się po różnych właśnie tułaczkach rozlokować. Problemy przyszły na początku lat 70., 80., kiedy miasto zmieniło trochę zasady i takie instytucje, między innymi jak Instytut, nie były już zwolnione od podatków. Instytut niestety musiał szukać i zmieniać dalej tą swoją lokalizację. Szczęśliwie dla nas znowu fundacja przeznaczyła aż milion dolarów na to, żeby znaleźć jakąś nową lokalizację. Udało się, tak jak mówię, no w tym samym praktycznie rejonie tutaj między Empire State Building a budynkiem Narodów Zjednoczonych pod 208 numerem na 30 ulicy mamy już wreszcie swój dom, tak to można nazwać. To jest piękny townhouse. Ktokolwiek tutaj zna tą okolicę. No, spektakularne, może... bardzo spektakularne miejsce. Zdecydowanie. Ciekawostka jest taka, że ten dom, nazwijmy go domem rodzinnym, tak naprawdę nie został w znaczący sposób zmieniony, zmodernizowany wewnątrz. To raczej Instytut się dopasował do tego wnętrza, czyli postawił na regałach wszędzie, gdzie tylko można, książki, powiesił obrazy, archiwalia oczywiście rozlokował, nie zmieniając za bardzo charakteru, więc wiele osób, które odwiedza tak naprawdę Instytut, mówi, że tutaj jest niesamowity klimat i panuje taka bardzo przyjazna atmosfera. Z tyłu oczywiście mamy kawałek jakiegoś ogrodu, patio z pięknym klonem, który daje trochę wytchnienia latem, kiedy są wielkie upały. Natomiast jeżeli chodzi o zbiory, o to, co posiadamy, przede wszystkim one narastały już od 1942 roku i głównie były to darowizny, były to spadki, były to spuścizny po członkach, po przyjaciołach, nabywane właśnie w taki sposób. Oczywiście piękna biblioteka, która na cześć tego wielkiego filantropa Alfreda Jurzykowskiego nosi dzisiaj jego imię. Około 20 tysięcy książek, tak zwanych woluminów, tutaj posiadamy. Około 16-17 tysięcy jest już skatalogowanych, jest dostępnych online. Ciągle nad tym pracujemy. Są oczywiście nowe projekty. Chcemy, żeby ten nasz księgozbiór był dostępny jeszcze szerzej niż tylko przez naszą stronę, bo już w tym momencie przez stronę Instytutu możemy korzystać, przeglądać, patrzeć, co tutaj takiego jest. Jest oczywiście galeria, tak jak wspomniałem, wszędzie w Instytucie od pierwszego do piątego piętra wiszą jakieś obrazy. Oczywiście najwięcej jest ich na pierwszym piętrze, gdzie też znajduje się takie miejsce spotkań, tych, o których wspominała pani dyrektor, taki lecture hall, ale oczywiście
w momencie, kiedy na przykład mamy wernisaże, przychodzą do nas artyści, te obrazy są zastępowane ich dziełami. Galeria z kolei nosi imię innego wielkiego członka, wielkiego też filantropa, Tadeusza Sędzimira. Ktokolwiek kojarzy Kraków i kombinat Nowochódzki wie doskonale, czym ten człowiek się zajmował. I oczywiście jest archiwum, które mieści się głównie na czwartym piętrze, jest rozlokowane. Archiwum to jest 77 kolekcji. Może ta cyfra wydaje się duża, ale samo jeśli chodzi o ilość metrów, około 140 metrów, to nie jest aż tak ogromna ilość, natomiast ważniejsza jest wartość tego, co tutaj jest jakby wewnątrz tego archiwum, co się znajduje w tych pudełkach. No i tak wymieniając kilka, bo oczywiście moglibyśmy o tym na pewno rozmawiać bardzo długo, ale doskonała kolekcja Jana Lechonia, spuścizna jego twórczości, przejęta tutaj znowu historia, o której moglibyśmy mówić, ponieważ Jan Lechoń zginął tragicznie, popełnił samobójstwo i był kłopot, ponieważ policja nowojorska zablokowała jego mieszkanie, wszczęto śledztwo, natomiast wiele osób wiedziało doskonale, że tam wewnątrz znajdują się cenne zbiory, które, o które trzeba zadbać, jakoś je zabezpieczyć. Więc oczywiście cała historia związana z tym, jak to przejąć i po prostu przetransportować do instytutu. Jan Lechoń nie tylko posiadał różne rękopisy, swoje dzieła, notatki, listy, które są niesamowitą kopalnią ciekawych informacji, ale także obrazy, meble, różne muzealia i bibeloty, które też po części gdzieś tutaj w instytucie w różnych miejscach są rozlokowane. Co poza tym, z instytutem jest związanych mnóstwo ciekawych nazwisk i oczywiście mógłbym wymieniać od tych, które są na pewno wszystkim powszechnie znane, jak Czesław Miłosz. Ostatnio odkopaliśmy wspaniałe zdjęcia z jego wieczoru poetyckiego z 1986 roku, jeszcze w starej siedzibie, ale myślę, że warto zwrócić też uwagę na takie może trochę mniej znane nazwiska, ale bardzo zasłużone tak naprawdę i osób, które swoją ciężką pracą i dorobkiem tak naprawdę całego życia świetnie moim zdaniem sławią Polskę i Polonię, jak na przykład Kazimierz Funk, który był odkrywcą witamin i różnych spraw z tym związanych, czy noblista Frank Wilczek, który odwiedzał instytut dwukrotnie, miał tutaj swoje wykłady. Także no, myślę, że jest to... Bardzo ciekawa postać, oczywiście, tak. Oczywiście. Proszę powiedzieć mi, na przestrzeni lat gościliście praktycznie wszystkich znanych twórców, od malarzy, poetów, twórców, ogólnie artystów. Jak obecnie wygląda sytuacja? Przenieśmy się tak dość radykalnie do współczesności. Proszę powiedzieć mi, jesteśmy w początku tegoż roku. Co zmieniło się na przestrzeni tych zakazów, nakazów pandemii COVID-19? Zapewne miejsce zamknięte zostało. Jak to wygląda obecnie? Proszę. Więc jeżeli wrócimy do lutego tego roku, to plany mieliśmy ogromne. Plany mieliśmy, dlatego że między innymi finansowo postanowiliśmy zaprosić parę bardzo dobrych naukowców pochodzenia często amerykańskiego, ale którzy piszą na tematy Polski. Jeden z naszych członków w spadku zostawił nam dość dużą sumę, którą postanowiliśmy użyć dla wsparcia wykładów naukowych. To był luty, wszystko zostało odwołane w marcu. Tak. I wróciliśmy parę dni temu dosłownie, chociaż jak pan wie, nawet restauracje nie są jeszcze do końca otwarte w Nowym Jorku, ale wróciliśmy do digitalizacji w ostatnich dniach.
okres 6 miesięcy to był okres, kiedy no, prowadziliśmy działalność zdalnie, odpowiadaliśmy na telefony, maile, pocztę, ale nie byliśmy obecni w typowych godzinach. Teraz próbujemy wracać. Niestety nie mamy planów do końca roku na otworzenie Instytutu dla szerszej publiczności, dlatego że po prostu wydaje mi się, że te następne 4-5 miesięcy nie będą okresem, kiedy takie imprezy mogą mieć miejsce. Mamy dużo planów i rozmów na temat, kto byłby naszym pierwszym gościem, jak chcielibyśmy wrócić do naszych wykładów naukowych czy wernisaży, ale na dzień dzisiejszy to wszystko jest ciągle w zawieszeniu. Natomiast planujemy coś na czerwiec. Musieliśmy odwołać tegoroczną konferencję. Jako instytucja naukowa organizujemy coroczne konferencje naukowe, na których pojawiają się naukowcy z całego świata, którzy piszą na temat spraw Polski. Są to często historycy, ale nie tylko, gama dyscyplin jest bardzo szeroka. Od kilku lat, powiedziałabym od 10, zaczęliśmy wyjeżdżać poza Stany z naszymi corocznymi konferencjami. Byliśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, Gdańskim. Byliśmy ostatnio na Kolumbii, Georgetown. Także zwykle od 10 lat robimy te coroczne konferencje zmiennie i ten rok miał być Uniwersytet w Chicago, no ale czerwiec nie nadawał się, odwołaliśmy konferencję z Chicago. Plany następnej konferencji są wspólne z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie planujemy nawet wyjazd do Grodna. Planujemy i mamy nadzieję, a czas pokaże, na ile będziemy w stanie szybciutko się po nowym roku otworzyć na następne wykłady. Po prostu jak inne biznesy, firmy i instytucje podobne do nas w Nowym Jorku. Niestety jesteśmy trochę w zawieszeniu i zdajemy sobie sprawę, że propagowanie czegokolwiek na dzień dzisiejszy jest ciągle tylko marzeniem, bo realia są jeszcze dość tak trudne. Tak jest. I niestety nadchodzący okres, no dzisiaj astronomiczna jesień, jutro kalendarzowa. Jaka jest przyszłość pandemii, nie wiemy. Nie wiemy naprawdę nic, nie jesteśmy pewni. Ale proszę powiedzieć mi, w tej sytuacji takiej dość ekstremalnej, jeśli są naukowcy, którzy potrzebują pomocy, a wiedzą, że w waszych zbiorach znajduje się coś, co może... Albo młody student, któremu może uratować życie... Czy można w jakiś sposób odwiedzić was? Do tej pory, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było można. Ale jest inna możliwość. Po prostu my odbieramy e-maile, odpowiadamy bardzo szybko i zapytania dotyczące naszych zbiorów zwykle sprowadzają się do potrzeby kopii pewnej kolekcji. I tu jesteśmy bardzo osiągalni, po prostu to działanie zdalne, mimo że boimy się po prostu dużych wizyt. Ciągle nie jesteśmy tego pewni. Nowy Jork jest w dużo lepszej sytuacji, ale tak jak pan mówi, idzie zima i na dzień dzisiejszy odpowiadamy na pytania zdalne, robiąc kopie, skanując i próbując wyjść na potrzeby w każdy sposób, jaki pozwala nam bez kontaktów. Mamy nadzieję, że to się zmieni wkrótce, ale jak mówiłam, nie mamy dat, nie mamy dokładnych planów, kiedy. Rozumiem. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że dostęp do znacznej części materiałów, czy nawet do samej opcji poszukiwania jest możliwy przez naszą stronę internetową i może jeszcze wrócę do początków roku, o których mówiła pani dyrektor i o tym, że mieliśmy tak ambitne plany. Bardzo proszę. Projekt, który w tym momencie realizujemy i ta digitalizacja, o której też wspomniała pani dyrektor, jest związana z programem wsparcia zorganizowanym przez Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To był projekt, który de facto zaczął się już rok temu. Pierwszy etap taki zupełnie formalne
przeszliśmy i później były kolejne etapy, gdzie nasz projekt ostatecznie został właśnie zakwalifikowany i to wsparcie zostało przyznane. Natomiast projekt sam zakłada poza digitalizacją i takim powszechnym dostępem, o którym za chwilkę powiem, promocję oczywiście naszych zbiorów, poinformowanie niejako świata o tym, co posiadamy. Powiem tylko krótko, jakie były założenia, skąd ministerstwo wpadło na taki pomysł, tak to nazwijmy. Doskonale oczywiście, czy pan minister, czy osoby, które są odpowiedzialne w ministerstwie za tego typu projekty, zdają sobie sprawę z tego, jak cenne zbiory posiada polska Polonia na całym świecie. I bardzo często, czy są to pamiątki, które na przykład w związku z II wojną światową zostały wywiezione i dzięki temu uratowane, czy później nawet narastały w związku z działalnością samej Polonii. Są to zbiory na pewno cenne i godne uwagi i warto, żeby je zachować. I stąd pomysł na to, żeby nie tylko ochronić te zbiory w taki możliwie efektowny sposób, ale także je wypromować, pokazać, udostępnić, dzięki temu także tym naukowcom, o których pan wspominał, umożliwić łatwiejszy dostęp, choćby w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, gdzie najwygodniej byłoby, nie wychodząc tak naprawdę z domu, wejść właśnie na przykład na naszą stronę tak i w odpowiedniej zakładce przejrzeć nasze zbiory. W tym momencie jest to jak najbardziej możliwe i wszystkich zachęcam do odwiedzenia strony, ale już myślę, że za tydzień będzie nowa odsłona strony, gdzie odrobinę ją odświeżymy, tak bym to nazwał, ale przede wszystkim dostosujemy ją do tej wielkiej ilości skanów tego zasobu archiwalnego, który wykonaliśmy. No i chcemy wygodny dla naukowców sposób udostępnić to. Także tak odpowiadając po części na to pytanie, w coraz większym stopniu te kwerendy są w stanie załatwić się same przez łatwiejszy dostęp do tych materiałów po prostu online. Jednym słowem powracamy do teraźniejszości tak zwanych spotkań na Zoomie, internetowych połączeń i jak najbardziej chcecie państwo wyjść, no po prostu otworzyć swoje zbiory, tak arcyciekawe, bo zaznaczam, że niestety no wymienił pan no czubek chyba tej góry lodowej. Dosłownie, tak. Prawda? To jest aż niepojęte, że w tych kilku pomieszczeniach tak wiele można zmieścić i są to tak wyjątkowe naprawdę zbiory, jak powiedział pan wcześniej, mówiąc o Janu Lechoniu, no, który zmarł tutaj w Nowym Jorku w 1956 roku, także państwo posiadają chyba największy zbiór jego prac. Zdecydowanie tak. Dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że na przestrzeni tej naszej pracy tutaj nad projektem zostało zdigitalizowane takie nagranie, gdzie jego przyjaciele przemawiają na pogrzebie Jana Lechonia. Także zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, to jest na kanale YouTube, gdzie udostępniliśmy to nagranie. No, tych perełek jest mnóstwo i na pewno długo można by jeszcze o tym opowiadać, ale tak. Doskonale. Proszę powiedzieć o stronie. Jak naszym słuchaczom zachęcimy, to znaczy po prostu przypomnienie adresu internetowego. My jesteśmy Polski Piasa. To jest łatwe do zapamiętania. A strona jest www.piasa.org, bo to jest instytucja. Czyli piasa.org plus wyszukiwanie na Google Piasa. Jesteśmy zwykle jedną z pierwszych pozycji. Jeszcze tylko w dwóch słowach, jakby tak zrobić krok do tyłu. Nowy Jork jest magnetycznym miastem, gdzie zjeżdża się od lat bardzo dużo Polaków i ludzi z całego świata z zainteresowaniami.
dotyczącymi Europy i Polski. I to jest miejsce, instytut, gdzie bardzo często ci ludzie się pojawiali, zostawali członkami, współpracowali, a spuścizna zostawała często nam przekazana. Także w pewien sposób odziedziczyliśmy spuściznę po setkach Polaków, którzy tu byli i już do Polski nie wracając postanowili to przekazać w miejsce, gdzie będzie dostęp i gdzie będziemy mogli się dzielić z nową generacją, która jest zainteresowana. I to jest doskonałe, co pani powiedziała, pani dyrektor. Wiem, że aktywnie udziela się bardzo wiele osób. Ogólnie o ilu członkach możecie powiedzieć na chwilę obecną? To troszeczkę się zmienia z każdym rokiem. Pojawiają się nowe osoby. Przede wszystkim, jeśli chodzi o liczbę, to mówimy około 1000. Ale zmieniły się członkowie. Pojawiają się coraz i tutaj ciągle szukamy nowych członków generacji, która się urodziła w Stanach albo nie jest nie ma nawet korzeni w Polsce. Dlatego większość naszych imprez jest po angielsku, a w kuluarach rozmawiamy w dwóch językach. Także po prostu zmieniła się kompozycja członków z pierwszej generacji, która szukała miejsca, azylu, schowania się, do ludzi, którzy są czasami po prostu ciekawi Polski, a wiedzą niewiele i zainteresowania sprowadziły ich do nas. Rozumiem. Bardzo Państwu dziękuję. Ja myślę, że to jest nasze pierwsze, ale oczywiście, jeśli pozwolicie, nie ostatnie spotkanie. Jest to tylko i wyłącznie taki wstęp, uznajmy to jako wstęp współpracy, bo mało kto poza Instytutem Józefa Piłsudskiego, i tak przypomniały mi się losy ostatnie przeniesienia właśnie siedziby, ale współpracujecie, prawda, z Instytutem? Jak najbardziej. Czyli jednym słowem, tak, no tutaj powinniśmy, jesteśmy skazani na współpracę i chcę bardzo serdecznie podziękować za Państwa czas i myślę, że no bardzo chętnie poproszę Was o stałą współpracę, o to, aby informować naszych słuchaczy o nowych, miejmy nadzieję, na żywo lub na tak zwanym Zoomie, o nowej działalności. Bardzo dziękujemy. My dziękujemy serdecznie i zapraszamy. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do normalności i będziemy mogli się spotykać już osobiście w Instytucie. Bardzo przepięknie dziękuję. I ja tylko przypomnę słuchaczom, że spotkaliśmy się z panią dyrektor Instytutu Polskiego. Dokładnie, proszę państwa, to przetłumaczymy. Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce. Adres internetowy PIASA, tak jak słyszymy, ale przypomnę, że jest początek literka P, jak Paulina, I jak Irena, A jak Angelika, S jak Stanisława lub Sabina, A jak Angelika i jako organizacja nonprofit.org. Przypomnę, że organizacje nonprofit wspierane mogą Państwo odciągać swoje darowizny od podatku. Czyli mamy Polski Instytut Sztuki i Nauki w Ameryce, który no, służy Wam pomocą. A przypominam, że rozmawialiśmy z panią dyrektor Instytutu Bożeną Lewen oraz no, historykiem, ekspertem od zbiorów Dominikiem Wołącewiczem. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam już, mam nadzieję, niedługo na kolejne spotkanie. A teraz, panie i panowie, łączymy się z Chicago. Wiadomości.